staram się cały czas piszę o naturze, bo o przyrodzie, bo wiadomo sprawa, że nasza przyroda, no nie będę, może powiem zbyt kolokwialnie, traci na wartościach. W sensie takim, że dzisiaj komputer, gry komputerowe bardziej uderzają do dziecka. No, no może nie do wszystkich, nie będę ogólniał, ale w zasadzie no dziecko jest w jakiś sposób, mówiąc brzydko, okaleczane, bo cieszę się, że ta książka została wydana w taki inny sposób, że są ilustracje. Ilustracje robiły dzieci właśnie z Domu Ludowego czy Kultury w Kruszynie. Cieszę się, że ta książka się ukazała, została profesjonalnie wydana. No i, a poza tym nigdy nie miałem takiego wydania. Te wszystkie książki z bajkami, które zostały wydane, to bez ilustracji. Dziecko takiej książki nie weźmie do ręki, bo popatrzy z niesmakiem od sumie. Zresztą dużo ludzi stwierdziło, że Gruchawka pisze bajki, które dzieci czegoś nauczają, zostawiają w środku, w tym dziecku. I ja takie bajki piszę właśnie pod kątem dziecka. Sam przecież jestem dzieckiem. Każdy z nas dorosły, tylko nie wszyscy się potrafią tego przyznać. A że bajki piszę, będę pisał, ile mi starczy sił. Napisałem już 40 kolejnych nowych bajek i myślę, że będzie kolejne wydanie książki z bajkami dla dzieci. Wierzę, że to będzie. Nawet tytuł wymyśliłem, Bajeczki Perełeczki. Myślę, że to trafi do dzieciaków i będą miały na zimowe wieczory konkretną książkę, która jest bardzo dobrze wydana. Chcieliśmy pokazać, że gmina Bolesław jest to nie tylko forma taneczna, artyzmu czy śpiewana, ale również i choćby nawet takie bajki, które pan Ryszard Gruchawka od wielu lat nam przedstawiał. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy pokazać, że wśród naszej społeczności mieszka taki artysta i to jeszcze bardziej przyczyni się do tego, że inni mieszkańcy różnych stron naszego powiatu poznają, że również w gminie Bolesławiec mieszka tak wspaniały artysta jak pan Ryszard Gruchawka. Papier kredowy, duże litery, widać. Przyciąga oczy ta książka. Bajki są ilustrowane. Nie ma tego, co w poprzednich moich bajkach, niestety, ale tamte bajki to takie broszurowe. Były bajki zrobione jak katechizm, były jeszcze gorsze i także w sumie cieszę się bardzo, że ta bajka się ukazała. Jest na co popatrzeć, jest co dzieciom pokazać i przyciąga to dzieci. Puch Rudzielec. Stary kocur z młodym kotem wybrali się w podróż samolotem. Dziwnym samolotem. Wyzdrowionym ze szmatek, z tysiąca wykałaczek i kolorowych płatek. I nikt niczego nie kręci, bo na bilecie pisał mniej więcej tak. Bajka o wrotkach. Mała mysz, niepolna, nieleśna, jest taka domowa, z norką, gdzie kredens kuchenny i stołu dębowa noga. Wyjątkowo jak na mysz lubiła jeździć na wrotkach i wołała, a kysz, gdy przyjeżdżała obok kotka. Kotek był bardzo strachliwy, przez co dostawał czkawki, a na tą czkawkę najlepsza jest tylko woda z sadzawki. W końcu kot też kupił wrotki, zapewnia was, żadna wrotka, bo skąd by się wziął kot z czkawką i to w dodatku na wrotkach.